Czym może pomóc nam endokrynolog? Sylwia Kuźniarz-Rymasz, specjalista endokrynolog. Kiedy udać się do endokrynologa? O skierowaniu do endokrynologa, czyli do lekarza specjalisty, decyduje lekarz pierwszego kontaktu, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, kierując pacjentów na podstawie, zgłaszanych objawów, a także badań, które lekarz rodzinny może zlecić, ma taką możliwość, więc wstępnie pacjenci są już przefiltrowani i ustalone są wskazania, czy dany pacjent wymaga takiej konsultacji, czy nie. Najczęstszymi powodami, z którymi pacjenci trafiają do naszego gabinetu, są to schorzenia tarczycy, gdyż są to najczęstsze problemy endokrynologiczne. Drugim pod względem częstości schorzeniem endokrynologicznym są zaburzenia w poziomie wapnia, szczególnie mówimy o hyperkalcemii. I kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, są problemy związane z nadnerczami. I tutaj, bardzo często, przy okazji wykonywania innych badań obrazowych, z powodu innych wskazań, przypadkowo wykrywane są guzy w nadderczach, które wymagają diagnostyki hormonalnej. I to jest właśnie cel skierowania pacjenta do naszego gabinetu. Po czym rozpoznać zaburzenia hormonalne? Jeśli chodzi o rozpoznanie zaburzeń hormonalnych, to tutaj należy być bardzo czujnym i dalej będę odwoływała się do kluczowej roli lekarzy rodzinnych, czyli jest to pierwszy lekarz, do którego pacjent powinien się zgłosić celem opowiedzenia mu o swoich dolegliwościach i przeprowadzenia właśnie wstępnych przesiewowych badań, ponieważ jeśli chodzi o zaburzenia hormonalne i objawy, Spektrum tych objawów jest bardzo szerokie, często niespecyficzne, i przez to nakładają się na siebie różne podejrzenia, jakby z różnych, różnych chorób, które mogą bądź przypominać zaburzenia hormonalne, albo też je maskować. I tutaj szczególnie ważny jest właśnie ten aspekt związany z wiekiem senioralnym, ponieważ objawy chorób endokrynologicznych u seniorów często są nieco inne, odmienne w stosunku do tego, jak manifestują się u ludzi młodych. Czy endokrynolog może pomóc w odchudzaniu? My bardzo nie lubimy określenia odchudzanie, ponieważ ani endokrynolog, ani żaden inny specjalista nie odchudza. Zajmujemy się leczeniem otyłości i jest to dużo szersze pojęcie i dużo bardziej skomplikowane niż tylko sama redukcja masy ciała. Natomiast jeśli e, ktoś pacjent ma problem z nadmierną e, masą ciała, z otyłością, e, a szczególnie w sytuacji kiedy towarzyszą temu współistniejące choroby typu cukrzyca, nadciśnienie, zaburzenia lipidowe, e, choroba zwyrodnieniowa stawów związana z przeciążeniem z powodu nadmiernej masy ciała, owszem bardzo dobrym specjalistą, do którego należy się zgłosić, jest endokrynolog albo diabetolog, ponieważ tutaj te kompetencje się nakładają. Mamy aktualnie kilka leków zarejestrowanych właśnie w leczeniu otyłości, więc możemy leczyć przyczynę, czyli samą otyłość, a nie tylko jej skutki, czyli te choroby współistniejące, o których wspomniałam. Solić czy nie solić? to jest pytanie. Pytanie przewrotne, więc i odpowiedź będzie przewrotna. I solić, i nie solić, to zależy. Z punktu widzenia kardiologii raczej nie solić, szczególnie jeśli mówimy o chorobach współistniejących, nadciśnienie, niewydolność serca, tu nadmiar soli zdecydowanie jest na nie. Ale jeśli odwołujemy się do endokrynologii, i naszych pacjentów, którzy trafiają do gabinetu często z powodu hyponatremii, czyli obniżonego poziomu e, soli, sodu we krwi, wówczas my mówimy solić. I jest to e, tak ważne jak leki, czyli w tym przypadku sól będzie lekiem. Jak pobudzić hormony szczęścia? Hormony szczęścia to ostatnimi czasy bardzo, bardzo modny temat poruszany w kontekście choroby cywilizacyjnej jaką jest depresja. I depresja, która ciągle niedodiagnozowana, ciągle często rozpoznawana późno, dlatego warto wspominać o tym, jak możemy generować szczęście w sobie i hormony biorą tutaj oczywiście udział i mają duże znaczenie. Szczególnie ważny jest styl życia, który prowadzimy. Są to, są to rzeczy bardzo proste, ale zdecydowanie wpływające na podwyższenie hormonów szczęścia, szeroko pojętych hormonów szczęścia. Odpowiednia dieta, bogata w warzywa, bogata w owoce, antyoksydanty. Niestronienie od małej ilości czekolady czy kakao, które nam zdecydowanie hormony szczęścia stymuluje. Ale myślę, że najważniejszym aspektem jest aktywność fizyczna. Umiarkowana, regularna aktywność fizyczna, najlepiej codzienna powoduje wyrzut endorfin, zmniejszanie stresu oksydacyjnego w organizmie i to zdecydowanie w długotrwałej, długofalowej perspektywie utrzymuje hormony szczęścia na wysokim poziomie.